Witajcie kochani, zapraszam Was na najlepszą cząstkę. Dzisiaj słowo stawia nam pytanie, co wybierasz, śmierć czy życie? W pierwszej chwili to pytanie może wydawać się retoryczne, ale jak się okazuje, w naszym życiu często tak odpowiadamy na to pytanie, jakbyśmy wybierali jednak śmierć. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, przychodzimy i ten czas chcemy spędzić z Panem. Nawet jeśli jest to krótka chwila, to całkowicie chcemy się powierzyć Tobie i nasze serca i umysły otworzyć na Słowo. Chcemy czerpać z tego źródła, które jedynie może dać nam wody żywej. Chcemy tak zaczerpnąć, byśmy mieli siłę iść w dalszej drodze, byśmy nie pragnęli już niczego więcej, niczego innego, jak tylko Słowo. Duchu Święty, wierzę, że Ty chcesz nas prowadzić, że Ty sam nas zapraszasz na ten czas, że Tobie bardziej zależy niż nam. Przyjdź, Duchu Święty, otwieraj nasze serca. Dotykaj naszych myśli, przemieniaj nasze pragnienia. Zapraszamy Cię. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Potem powiedział: Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć, będzie odrzucony przez starszych, wyższych kapłanów i nauczycieli pisma, zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Do wszystkich zaś mówił: jeśli ktoś chce iść za mną, niech się wyprze samego siebie, niech codziennie bierze swój krzyż i niech mnie naśladuje. Bo kto chce ocalić swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie z mojego powodu, ten je ocali. Jaka z tego korzyść dla człowieka, jeśli zdobędzie cały świat, a siebie samego zatraci albo skrzywdzi? Mogłoby się wydawać, że gdybyśmy wreszcie zdobyli cały świat, gdybyśmy wreszcie zdobyli uwagę, poszanowanie, poklask, to wtedy byśmy byli szczęśliwi. Ale jeśli przy okazji tego stracimy siebie, stracimy to, co jest głęboko w nas ukryte, dane od Pana, stracimy siebie, czyli największą wartość, jaką mamy, czyli Boga w sobie, to nic ta wielkość nam nie da. Ona da nam szczęście na tą chwilę. I wiem, że tak się mówi, że tak jest łatwo powiedzieć i ale życie jest trudne i wygląda to wszystko inaczej. Ale Słowo jest bardzo jasne. Pan Bóg się nie bawi z nami, nie ukrywa, nie chowa ważnych spraw przed nami. On mówi jasno. Jeżeli zdobędzie cały świat, a siebie samego zatraci albo skrzywdzi, to jaka z tego korzyść dla człowieka? Jezus mówi dzisiaj o tym, że jeżeli ktoś chce swoje życie ocalić, jeżeli ktoś chce żyć, wybrać życie, to co musi zrobić, to wziąć swój krzyż i pójść za Jezusem. Z jednej strony nic wielkiego. Mogłoby się wydawać, moglibyśmy tak myśleć, że należy zrobić coś wielkiego, aby to swoje życie tak poczuć, mieć w garści, poczuć, że panujemy nad tym życiem, że żyjemy. Tymczasem Jezus mówi, że tym wielkim czymś jest niesienie swojego krzyża. Może najpierw rozpoznanie. Może dzisiaj warto pomyśleć, co jest moim krzyżem. Co dostałem,
co jest trudne, czego nie mogę zostawić gdzieś na boku, tylko idę z tym przez życie. I nie chcę się tego pozbyć. Nie chcę wyprzeć tego z siebie, ale chcę to nieść. Z wiarą, że Pan Bóg będzie mnie kształtował poprzez niesienie tego krzyża. Że przyjdzie taki czas, że też pokocham krzyż. W pierwszym czytaniu dzisiaj słyszymy o tym, jak Pan Bóg nas pyta, co wybierasz? Życie czy śmierć? Błogosławieństwo czy przekleństwo? I właśnie jeśli wybieramy życie, a myślę, że każdy człowiek wybiera życie, nawet ci, którzy są w takiej chwili, że nie mają siły już żyć, to pragną żyć szczęśliwie. Więc jeśli wybieram życie, to aby to się rzeczywiście zrealizowało, potrzebuję wziąć krzyż. To, co dzieje się na co dzień, jest mi dane i czasami nie potrzeba szukać wielkich umartwień w czasie Wielkiego Postu, ale przyjąć to, co przynosi dzień. Mieć w sobie taką otwartość, że nawet jeśli zdarzy się trudność, cierpienie, upokorzenie, to ja to wezmę. Wezmę w ukryciu, oddam Panu, opowiem o tym i będę to niósł po prostu ze sobą. Jezus też niósł to wszystko, co nas boli, i grzech, i cierpienie. Jeśli mam go naśladować, to jak inaczej? Po prostu wziąć to ze sobą i nieść, aż dojdę do miejsca zmartwychwstania, aż Pan Bóg to przemieni. To jest nasza droga. Na tej drodze życzę nam, Wam i sobie, wytrwałości, zaufania. Pan jest blisko. Nie idziemy sami. Dobry Ojcze, wiem, że jesteś. Wiem, że nie wypuścisz nas w drogę samych. Wiem, że Ty przygotowałeś ten czas. Dałeś najpierw swojego Syna. Na Niego możemy patrzeć. Od Niego możemy czerpać siłę, jak nieść krzyż, jak być pokornym, jak wypełniać Twoją wolę. Uwielbiamy Cię i wywyższamy w tym, co Ty nam dajesz każdego dnia, co przynosi dzień, w tym, co jest naszą trudnością, co jest naszą radością. Bądź uwielbiony w tym, czego nie rozumiemy, w tym, co nas przerasta. Ciebie, Panie, zapraszamy do tych chwil, do tego czasu, do tych doświadczeń i przeżyć, których nie potrafimy przeżywać na Boży sposób, w których się buntujemy i chcielibyśmy je odrzucić z naszego życia. Daj nam, Panie, łaskę rozpoznać, co jest krzyżem w naszym życiu. Daj nam nie uciekać, ale przytulić ten krzyż. Na tym krzyżu jesteś Ty też. Wywyższamy Cię i uwielbiamy, że dajesz nam ten czas. Amen. Kochani, jeszcze taką mam myśl odnośnie tego postu, że każdy z nas idzie swoją drogą. Nie ma co się porównywać. Nie ma co się jakoś tak przeganiać w tym, co kto i jak robi, jakie ma postanowienia. Warto posłuchać Pana, co nam podpowiada, jaką drogę, którędy mamy iść, co podjąć i trzymać się tej swojej drogi, tego swojego planu. Idziemy w tą samą stronę, ale każdy swoją ścieżką. Życzę Wam dobrego dnia. Niech Boża miłość Was rozpromienia. Niech Wasze oblicza będą pełne radości. Do zobaczenia.